No właśnie, coverujesz nieźle. Przezabawny jesteś, powiem. Bardzo to miło jest, naprawdę. A bardzo mi miło z tego Jak powodu. Mogę, to jeszcze przyjdę raz. A chętnie. A nie, nawet dwa. A może trzy. A może trzy. Słuchaj, mamy pytanie od Sandry, która napisała na naszym Facebooku. Czy znajdujesz takie dni, w których nic nie musisz i możesz sobie pozwolić na przykład na chodzenie w szlafroku cały dzień? Och tak. W szlafroku nie, ale w piżamie. W piżamie? Tak. Szerokie yoga pensy, ten w kratkę i jakiś tank top. I co? I słuchaj, no ja tak nawiązuję trochę do tych wywiadów wcześniejszych twoich, powiem ci, przeczytałem sobie. Dobrze, jesteś tak przygotowany. Tak. Szkoda, że tak wszyscy się nie przygotowują, wiesz? Dobrze, może mega propsy dla ciebie, jesteś zajebisty. Dobrze, dziękuję bardzo. Bo czy to prawda, że twój jakby chłopak, nie będę wnikał, czy masz, czy nie masz, ale czy to prawda, że musi być taki właśnie, który musi cię znosić taką, jaką jesteś, czyli wiesz, no, roztargane włosy. Ojej. Gdzieś tutaj jakieś takie pączki tutaj, frytki koło siebie, bo ty nie masz problemu. Pączki, frytki, Kozie? Ale żebyście go widzieli, on w ogóle tak... Pączki, frytki, łapie się za pachę, nie wiem, o co mu chodzi. Mówię, że nie masz, wiesz, problemu z tym, że... Mówiłaś kiedyś, że możesz jeść, a wyglądasz naprawdę super. Mój znajomy powiedział, że wyglądasz lepiej niż Beyoncé. O, wow. Beyoncé to jest, wiesz, taki... O, no nie przesadzajmy, dziękuję bardzo oczywiście, ale... wydaje mi się, że w ogóle tak powinno być w związku, że się akceptujemy w pełni i można się czuć swobodnie i sobą być w 100%. A jeżeli tak nie jest, to myślę, że to jest ciężkie życie. A ja nie lubię żyć na ciężko, prywatnie, więc wolę prywatnie mieć święty spokój i jeżeli chcę mieć dzień właśnie taki, jak twoja koleżanka tutaj powiedziała, zadała pytanie, no to rzeczywiście wolę się czuć swobodnie i fajnie, jak mój facet to też akceptuje i też tak jest. I też je te pączki, tak jak pokazałeś. To już taka fajna podpowiedź dla tych wszystkich, którzy by się ubiegali. Oj Jezus. Nie mamy tu żadnych ogłoszeń. Nie ma żadnych ogłoszeń, no dobrze. Jeżeli miałabyś zagrać w filmie, to jaki to musiał być film? Typu... czy tak jaka ja albo jaka rola? Co to był za film? Taki co... Wanted. Typu, wiesz, Angelina Jolie, mega dużo akcji, strzelaniny, skakanie po budynkach, takie rzeczy. Aha. Bardzo bym chciała w takim filmie zagrać. A na przykład, jeżeli byś dostała propozycję zagrania w serialu, bo wiem, że grałaś w serialach, ale jeżeli byś, no, nie wiem, w Klanie byś mogła zagrać na przykład kogoś tam, nie wiem, koleżankę Grażynki na przykład, czy... Tak, taką koleżankę Grażynki, wyglądam jak koleżankę Grażynki. Kochany, no powiem ci szczerze, że jestem teraz mega skupiona na mojej największej pasji i moim marzeniu, do którego dążyłam no, ponad 10 lat, czyli na śpiewaniu. I jak teraz już wyszła ta moja pierwsza płyta, to nie będzie tak, że każda wychodzi po 5 latach. Ja już, wiesz, po trasie chcę wydać kolejną i tak dalej, i tak dalej. Chcę spełniać to swoje marzenie jak najdłużej się da i mam nadzieję, że ludzie będą chcieli mnie dalej słuchać. A co byś powiedziała tym, którzy jakby planują iść w twoje ślady i jakoś tak, wiesz, no, potrzebują takiej motywacji od ciebie? Co byś mi powiedziała? Bo to jest zawsze trudne. Tak. No przede wszystkim, wiesz, no ja miałam dużo takich momentów, gdzie na przykład już myślałam, że się poddam, że wiesz, kolejne demo nagrywałam i znowu się nie udawało, że grałam do kotleta, że grałam, wiesz, w klubach, gdzie były dwie osoby, tylko przyszły mnie posłuchać. Zdarzały się różne rzeczy i grałam też na fajnych eventach, gdzie było kilka tysięcy ludzi. Ale też byłam na takich jobach w jazzowniach, gdzie na przykład wszyscy woleli zjeść kiełbasę i w ogóle nikt nie słuchał i tak dalej. Więc uczysz się wtedy przez ten długi czas pokory i tego, że upewniasz się w tym, że to jest twoja pasja, to jest to, co ty chcesz robić do końca życia. I wydaje mi się, że najważniejszą radę, jaką mogę dać, to przede wszystkim, żeby nie słuchać nieżyczliwych, a krytykę obiektywną traktować dobrze i ją przyswajać i zastosować, ale przede wszystkim nie poddawać się i ciężko pracować i cały czas spełniać marzenia, bo marzenia się spełniają, jeżeli ciężko pracujesz i walczysz o nie. Postawmy trzy kropki tym optymistycznym akcentem. To jest takie optymistyczne. Optymistyczne, bo jesteś optymistyczna, no nie da się ukryć. A żeby tak było bardziej, jeszcze bardziej optymistycznie, to mamy teraz dla naszych słuchaczy twoją płytę najnowszą. Tak, mamy super konkurs. 10 płyt do wygrania, z podpisem oczywiście, z dedykacją. 10 płyt trip. Wystarczy tylko odpowiedzieć na pytanie, które zostało tutaj gremialnie ustalone przez nas wszystkich. W jakich krajach powstawała płyta Trip? I wystarczy wymienić 3. O właśnie, mateusz.tomaszuk@planeta.fm. Tak, na ten adres polecam. Trzeba wysyłać swoje odpowiedzi. Jeszcze raz może przypomnimy? Tak, że jest konkurs, można wygrać 10 płyt z autografem i z dedykacją ode mnie, z fajnym serduszkiem. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jedno pytanie. W jakich krajach powstawała płyta Trip? Wystarczy wymienić 3.
kraje. No i pięknie. Mateusz.Tomaszuk@planeta.fm, na ten adres wysyłacie swoje odpowiedzi. No i żeby tak było do końca pięknie, no to teraz obiecana Patrycja Kazadi w roli, w której czuję się najlepiej. Uwaga, wyciszam, po prostu, żeby nie było tak, wiesz. Teraz się aż zestresowałam. Teraz bitu nie będę dawał, muszę sobie sama poradzić. No dobra, to będzie fragment utworu Shake the World, bo wiem, że wam się spodobał po występie w Top Model, więc oto on. Can somebody turn up the music higher until we hit the top? It's already moving, so don't try and stop it now. Now they don't see it coming. We're bassing, we're drumming, born to live out loud. Everyone is hoping for something, waiting and wanting more, more. I to już, ja się rozmarzyłem trochę, szczerze. Oj, shake the world! Shake the world. No dobrze, miło się rozmawiało. Mi również. Czas się żegnać. Pa. Szkoda trochę. Miłego dzionka, kochani. Kocham was mocno. Patrycja Kazadi była naszym, moim i waszym gościem. No i co? Życzę ci wielu sukcesów. Nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, że wielu sukcesów, bo ty już takie rzeczy osiągasz. Ojej, dziękuję ci bardzo. Fajnie cię było poznać. Życzę ci powodzenia we wszystkim, co robisz. Trzymaj się, dzięki. Pa.